malowniczej Kotlinie Górskiej, w samym sercu Kamiennej Góry i powiatu kamiennogórskiego, znajduje się niezwykły kompleks edukacyjno-kulturalny, na który składają się obiekty placówek oświatowych i samorządowych instytucji kultury. Pośród nich znaczące miejsce zajmuje gmach Liceum Ogólnokształcącego wraz z salą gimnastyczną i nowoczesnymi obiektami sportowymi. Szkoła tu funkcjonująca jest spadkobiercą i kontynuatorem tradycji powstałej w 1710 roku w Kamiennej Górze placówki, w której od 1836 roku przeprowadzano matury. Obecny budynek szkolny powstał w 1890 roku, dlatego też na każdym kroku historia splata się tu z nowoczesnością. Wędrując korytarzami, można obserwować mieniące się w słońcu witraże, wykonane przez uczniów wraz z nauczycielem plastykiem, a przedstawiające znane miejscowości bądź miejsca w powiecie kamiennogórskim. Wszystkie sale lekcyjne zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o przedmiotach, które są w nich nauczane, ale również z dbałością o to, by czas tutaj spędzony dostarczał miłych wrażeń estetycznych. Niezwykłym miejscem, będącym zacisznym schronieniem dla uczniów poszukujących wiedzy i artystycznych wrażeń, jest biblioteka szkolna wraz z czytelnią i kawiarenką internetową. Jej przytulne wnętrza zostały zaprojektowane i pomalowane przez uczniów wraz z nauczycielami. Szczególne wrażenie robi aula szkolna, swoiste centrum kulturalne szkoły, w którym odbywają się wszelkie oficjalne i artystyczne wydarzenia. Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze należy do najstarszych polskich szkół na Dolnym Śląsku, bo powstało w 1945 roku. Od tego czasu kształciło się tu bardzo wielu przyszłych inżynierów, lekarzy, prawników, nauczycieli, przedsiębiorców, naukowców oraz przedstawicieli innych profesji. Wielu absolwentów odwiedza mury szkoły w nadziei, że odnajdą w nich resztkę swojej przeszłości
i miłe wspomnienia. Dzisiejsze liceum ogólnokształcące to nowoczesna szkoła z tradycjami, która co roku przygotowuje kolejne roczniki uczniów do egzaminu maturalnego, który tradycyjnie zdawany jest na bardzo wysokim poziomie. Zapraszam wszystkich tegorocznych absolwentów szkół podstawowych do zapoznania się z ofertą edukacyjną Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze. Drodzy ósmoklasiści, przed Wami bardzo ważna decyzja dotycząca dalszej edukacji. Mam nadzieję, że w swoich rozważaniach i wyborach weźmiecie pod uwagę ofertę Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze. Liceum Ogólnokształcące to szkoła przygotowująca swoich absolwentów do egzaminu maturalnego i późniejszych studiów. Nasza szkoła ma w tej dziedzinie już 77-letnią tradycję. W tym roku otwieramy 4 klasy pierwsze o różnych nachyleniach. W każdej z tych klas realizowane są 2 lub 3 przedmioty w zakresie rozszerzonym. Dlatego wybierając liceum ogólnokształcące, warto znać swój profil zainteresowań. Uczniowie, którzy przejawiają zainteresowania przedmiotami ścisłymi, mogą wybrać klasę politechniczną, w której rozszerzone są matematyka, fizyka oraz elementy informatyki. Tradycyjnie wybieranymi uczelniami po tej klasie są Politechnika, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Wrocławski. A zdobywane zawody to inżynierowie wszelkich specjalności, ekonomiści, bankowcy, naukowcy, architekci, specjaliści od marketingu i zarządzania i wiele, wiele innych. Osoby, które mają zainteresowania przyrodnicze, powinny być zadowolone z wyboru klasy biologiczno-chemicznej, w której oprócz biologii i chemii rozszerzona jest również matematyka. Uczelnie, na których studiują najczęściej absolwenci tych klas, to Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Wrocławski, Akademia Wychowania Fizycznego. Możliwe do studiowania kierunki po tej klasie to medycyna, stomatologia, farmacja, biotechnologia, kosmetologia, ratownictwo medyczne, rehabilitacja, fizjoterapia, wychowanie fizyczne i wiele, wiele innych. Ci, którzy mają zdolności humanistyczne, powinni wybrać klasę humanistyczną, w której rozszerzone przedmioty to język polski, historia i wiedza o społeczeństwie. Absolwenci tych klas studiują najczęściej na uniwersytetach oraz innych szkołach wyższych, humanistycznych i artystycznych, np. teatralnych, filmowych, plastycznych. Możliwe do studiowania kierunki to na przykład prawo, administracja, dziennikarstwo, historia sztuki, historia, filologia polska, pedagogika, bezpieczeństwo narodowe, bibliotekoznawstwo. Klasa lingwistyczno-turystyczna przeznaczona jest dla tych, którzy mają zainteresowania z jednej strony humanistyczne, z drugiej przyrodnicze. Dlatego, że przedmioty realizowane w tej klasie w zakresie rozszerzonym to język polski, język angielski oraz geografia. Najczęściej absolwenci tej klasy studiują na uniwersytetach takie kierunki jak filologia angielska bądź inne kierunki neofilologiczne, europeistyka, geodezja, geologia, geografia, turystyka i rekreacja i wiele innych. Jeśli komuś się marzy kariera wojskowa bądź w innych służbach mundurowych, to droga do wyższych szkół oficerskich wiedzie przez dobrze zdaną maturę. Po każdym typie klasy, ale również dobrze zdany test sprawnościowy. A to mogą zapewnić zajęcia wychowania fizycznego i szkolnego koła sportowego prowadzone w szkole na naszych obiektach. Wszelkie szczegółowe informacje o tym, co zrobić, aby dostać się do Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze, znajdują się na stronie internetowej szkoły oraz w takiej oto teczce, przeznaczonej dla każdego ucznia, którą postaram się dostarczyć osobiście do Waszych szkół. W tej teczce znajdują się materiały promocyjne oraz wszystkie informacje dotyczące rekrutacji.
Wybierając liceum ogólnokształcące w Kamiennej Górze, wybierasz długą i intensywną naukę, która jednak przynosi efekty. Ale nie tylko nauką żyje uczeń w naszym liceum. Oprócz lekcji, sprawdzianów, klasówek, oferujemy bardzo bogate życie kulturalne i sportowe. Zapraszam do obejrzenia filmu na ten temat, który zatytułowaliśmy Czas w liceum – naukowo-kolorowy zawrót głowy. Rozpoczynamy rok szkolny. Jakiś pługów, bo opowiadam, to nie ta ranga błędów. Jeździmy na Antarktydę i próbujemy znaleźć jak najbardziej odpowiednie środowisko analogiczne, gdzie moglibyśmy zrozumieć tu na tej planecie, jak życie na innej planecie może istnieć. Mamo, kto to jest Artur Andrus? Chwila ciszy. Jak nie żyje, jak je pierogi? Taki duży jakościowy skok nastąpił właśnie w tym momencie, kiedy się pojawiła Enigma. Sam kiedy byłem również uczniem właśnie tego liceum, wtedy już Lodzkie Spotkania do Biuro zaczynały i też pamiętam, że bardzo dużo mi one dały rzeczywiście posłuchać ludzi, którzy zajmują się różnymi rzeczami w swoich ścieżkach zawodowych, gdzieś tam otwierało na pewne rzeczy oczy.
Mieliśmy bardzo dużo ciekawych doświadczeń, między innymi spalanie propanu, zielony płomień, barwniki, robimy baterie z ogórków, spalanie mąki, bardzo efektowne. Mam nadzieję, że wynosicie stąd wspaniałe wspomnienia.